Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empik Music. Odsłuch w Radio Campus. Bracie Kacperczyk ze mną, Paweł, Maciek, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Tak się pilnowałam, żeby powiedzieć Kacperczyk, znowu mi nie wyszło przy kolejnej no. rozmowie. Nie, bardzo dobrze, przecież też przychodzimy na to, żeby ludzie jednak nas nazywali Bracia Kacperczyk, tak jak Bracia i... Golec nie, i Bracia Golec. Jest tam miejsce w tym segmencie. Tak, myślę, że to jest fajne, fajnie to brzmi, Bracie Kacperczyk, totalnie. To, o będziemy rozmawiać, to przede wszystkim nowy singiel, ale ostatnio na antenie campusa mocno gramy artystę z ASP. To też jesteście wy. Zróbmy może tak, że najpierw o tym świeżym singlu pogadamy, potem pogadamy o tym wcześniejszym, a mm. potem w ogóle o przyszłości. Dobra, <grafy> dobra. Tylko zanim do tych wszystkich rzeczy przejdziemy, zarysujmy może taką e, historię braci Kasperczyk. Bo my się wiele razy spotykaliśmy tutaj w studiu Radio Campus, ale może ktoś właśnie się włączył i e, nie kojarzy was z poprzednich, e, czy z poprzedniej płyty, czy z poprzednich projektów, to wypominam formacja Sumo, e, to pamiętam, że się poznawaliśmy parę ładnych lat temu, mm -hmm. e, potem no to już chyba długo grająca płyta, to wam trzeba przede wszystkim wypomnieć chociaż w międzyczasie też się fajne rzeczy mm -hmm. z waszym udziałem e, działy, generalnie młodzi, zdolni, fajni ludzie, prawda? Wszystko się zgadza? Wszystko się Wszystko zgadza. Jest. Jeszcze nie, nie wspomniałaś, a to jeszcze się wtedy nie znaliśmy, jeszcze wcześniej mieliśmy zespół Parawan się nazywał, i też w sumie mieliśmy jakieś osiągnięcia, już dosyć ciekawe. To, to była taka indie-rockowa muzyka gitarowa. I wydaje mi się, że to też być może to już był taki poważniejszy początek. aczkolwiek wiadomo, wiadomo pewnie, że od Sumo wszystko się zaczęło, bo wtedy się yy, współpracowaliśmy z Brenesel, już tam z tego podziemia takiego trochę wyszliśmy, zagraliśmy na openerze pierwszy raz. Klip pamiętam taki piękny. I, tak, klip też wtedy, od tego klipu w ogóle tak naprawdę chyba wszystko się zaczęło. Pamiętam, że sami szukaliśmy kasy na ten klip, chodziliśmy po jakichś firmach, takich, nie wiem, w jakichś piz plackarniach, pizzeriach. zostało jeszcze koleżeńsko zrobiony za małe pieniądze. Tak, tak. I to, była, to było dla nas ciekawe doświadczenie i... No i chyba no możemy ustalić, że to był początek po prostu, taki mocniejszy już. Mm -hmm. Potem sumo przeszło w Kacperczyk. Ja o was mówię, przepraszam, tak nieraz Kacperczyki. Bardzo tak. no, dobrze. <laughs> no. my, my możemy już tak <laughs> mówić. Po tych wszystkich latach. Tyle się znamy, że wiesz, nie mam problemu. Pamiętam, że rozmawialiśmy też kiedyś o takiej sytuacji, którą też znowu warto wam wypomnieć, bo jesteście pierwszymi artystami nierapowymi w SBM. Wtedy pamiętam, że tak nawet ładnie poszła informacja, że Alternatywnymi. Mhm. I to było ile? Dwa lata temu, czy więcej? Och, to było przed w ogóle, grubo. To było, to było, no to było dwa, dwa i pół, dwa i roku, pół roku, temu. roku temu. No też bardzo długo jesteśmy wezbyłem tak naprawdę. Czujemy się tam totalnie jak w domu. I nie wyobrażamy sobie życia, by to już tak naprawdę teraz. Płyta jedna się ukazała. Za chwilę będziecie pewnie zdradzać, mam nadzieję, plany dotyczące kolejnej. Skupmy się na tym, co mamy ostatnio. Singiel, niebieskie ptaki się ukazał. Przepraszam, takie okropne pytanie. Co można powiedzieć o tym numerze? To jest numer, który miał wyjść na wakacje. Na początku. Na, na początku wakacji, ale nam się wszystkie plany przesunęły, bo nie zdążyliśmy po prostu... No, 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 mieliśmy tam jakieś plany i też mieliśmy w ogóle wcześniej płytę wydać, ale w końcu się nie wyrobiliśmy. Więc to jest typowo numer taki wakacyjny, właśnie o takiej o młodości, o, o tym, że po prostu niczym się nie martwimy. Ma nie, też gościa. Ten nie skrót. patrzymy w przyszłość, tylko po prostu jest, żyjemy chwilą, i nagraliśmy ten numer razem z Julią Pośnik jest naszą bardzo dobrą koleżanką, która też ostatnio wydała fajną płytę. I tak, zaprosiliśmy na piosenkę, gdy się nie znaliśmy, a się okazało, że się bardzo dobrze skomplowaliśmy z nią. O, obmawiała was tutaj no no <grafię> w studiu. Przy okazji swojej płyty mówiła właśnie, że, że taka fajna współpraca i pamiętam, że ona mi wtedy opowiadała przed artystą z ASP, mówiła, że no, to będzie taki lubelski numer. Tak, ja tak, wiem, tak, wiem, no. Pewnie, pewnie. <grafię> Kojarzę, o co chodzi. E, niebieskie ptaki, wiosenny, wiosenny. Letni, fajny numer. E, pamiętacie moment, w którym powstawał? W sensie, bo to taki letniaczek właśnie, a macie w głowie taką sytuację, kiedy Gdzieś on się ukształtował? To tak, zaczęło się już robić ciepło na pewno, ale jeszcze nie było ciepło. Był początek I, my już, wiosny. I my już sobie wyobrażaliśmy po prostu to, 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 co się będzie działo w wakacji, to cudowne lato. Po prostu. Pierwsze słońce wyszło i wtedy zaprosiliśmy naszego przyjaciela, Mikoła Gwazdy, który gra z nami koncerty też na basie i na gitarze i na klawiszu, na wszystkim grę. I wtedy z nimi skomponowaliśmy ten numer, Po prostu siedliśmy, wzięliśmy za gitary i... I dosyć ciekawa historia, to też będziemy, myślę, że zdradzać wszystkim. Obudziliśmy się po jakiejś tam małej imprezie rano u siebie w domu. No i leżało dużo butelek, jakichś kieliszków powinien, i tak dalej. I, ta, i ta, ten numer został nagrany, tam są takie dzwoneczki, ja nagrałem je po prostu na tych wszystkich. To jest jeden dźwięk na kieliszku, który pozmienialiśmy dźwięki tego kieliszka. I zmuchaliśmy w butelkę po, po piwku też i jest tam taki fajny. Także że to może zainteresować młodych słuchaczy, że tak właśnie się robi teraz. Tak, że tak się robi teraz muzykę. po prostu staje się na jakimś lekko słabym stanie, po prostu i się zaczyna robić. M muzyka leczy. <laughs> Dokładnie tak. Posłuchajmy tego numeru w tym momencie. Niebieskie ptaki. Bracia Kacperczyk ze mną. Julia Pośnik tutaj także występuje. Słuchamy i do rozmowy powracamy. Odsłuch w Radio Campus. Bracia Kacperczyk cały czas ze mną. Jesteśmy tutaj. To coś, <laughs> jako niebieskie ptaki. Jako niebieskie? Dzisiaj, dzisiaj trochę mniej jako niebieskie, ale tak, ogólnie jesteśmy niebieskimi ptakami. Ale to taki opis marzycieli? Marzycieli, to właśnie ludzi, którzy żyją chwilą, nie myślą o tym, co, co będzie jutro, roztrwaniają pieniądze na głupoty i to jesteśmy my właśnie w takiej wersji wakacyjnej totalnie. Także y, to się zgadzam. jesteśmy, jesteśmy niebieskimi ptaka. ja Myślę, że Julka, y, Pośnik, tak samo. Hmm. <grym> po numerze wakacji w Warszawie to też gdzieś tam wszystko pasuje, bo to też tak. taki beztroski numer był, mam wrażenie. Tak, dokładnie. To, to, dlatego też zaprosiliśmy właśnie Julię do tego numeru. Właśnie tak trochę nam się skojarzył klimat. Y, I wydaje mi się, że fajnie wyszło bardzo. Hmm. Koncertowo z Julią mieliście okazję gdzieś tam e, pograć, bo pamiętam, że chyba najpierw ona u was, potem wy chyba wpadliście też do niej. Tak było, czy nie? Czy dopisuje sobie rzeczywistość? Tak, graliśmy, graliśmy u nas chyba nawet trzy koncerty razem. W sensie na na fest festiwalu, na y, SB festiwalu, na, letnich, na brzmieni. letnich brzmieniach. No to więcej I jeszcze na Lato na Pradze. To za cztery razy. Cztery razy graliśmy ten numer, więc on już jest promowany mocno wcześniej. My, my Julki dwa razy chyba występowaliśmy. Raz graliśmy ten numer na jej koncercie w Warszawie na Lato na Pradze i raz jeszcze na Fest Festiwalu, Maciek wyszedł gościnnie na tak, jej tak, piosenkę. Także naprawdę całe wakacje razem spędziliśmy. Później pojechaliśmy do Paryża właśnie, gdzie nagraliśmy klip, który wyszedł właśnie. I też na tym, na tym klipie można zobaczyć ujęcia z ostatniego koncertu, który przedostatniego koncertu, który razem zagraliśmy. Czyli od razu z Paryża wróciliśmy i zagraliśmy z Julką jej premierowy koncert po prostu tam. No i zagraliśmy właśnie piosenkę niebieskie ptaki, i zakochałem się w nieznajomym też. Powiedzcie mi, a propos właśnie klipu kręconego w Paryżu, czy teraz już tam gdzieś, bo mówiliście o tym, że w czasach wczesnych hmm. na ten klip gdzieś chodziliście do firm od placków, żeby zebrać budżet? Jak tym razem się udało? Tym razem akurat tym razem akurat to wygląda tak, że mamy po prostu budżety. No. <laughs> Jesteśmy już Niebieskie raperami w SBM i po prostu sobie jakoś tam radzimy. No. <laughs> ale też, ale nie no, wiadomo, że też lubimy w ogóle. Wielu artystów w, takich, w rapowych powtórniach takie mam wrażenie, że się zamyka na różne współprace. My nie mamy z tym problemu. Na przykład, pierwszy klip od, od artysty ZSP zrobiliśmy przy współpracy z Peru, czyli lubelskim piwkiem, które bardzo dobrze wspominamy I, i to też nam bardzo pasuje do tego numeru, bo mieliśmy tam w tekście też, no to jest miasto eksporcie. wielu pereł, ale większość jest na eksport i totalnie jesteśmy otwarci i tylko że sami jakby wiadomo, że nie przyjmujemy wielu propozycji, które do nas pływały, a ich jest coraz więcej, tylko raczej sami sobie dobieramy po prostu. Jakieś, musimy się z tym zgadzać. Musimy razie. się zgadzać i musimy się z tym czuć dobrze, po prostu i to musimy repasować pasować do konceptu też naszego. Mm -hmm. Powiedzcie jeszcze tak, może nie zdradzając za dużo, chyba że można, o płycie. Kiedy i jak? Bo mówiliście, że miało, miała wyjść na lato, mm, ale wyjdzie jesienią. Wyjdzie jesienią, wydaje mi się, że można już spokojnie to powiedzieć, że to będzie listopad. Nie możemy powie nie powiemy, chyba wiemy mniej więcej, jaki to jest nawet dzień. Ale nie powiemy tego, dlatego że mogą być tam jakieś obsówki pewnie jeszcze. I to pewnie no, długo oficjalnie ogłosimy wraz z preorderem, i wtedy będzie można zamawiać i kupować różne fajne rzeczy od nas. A ja już naprawdę no, mamy dużo pracy teraz i chcemy, żeby to było wszystko super. I przygotowujemy, dopinamy to, ten projekt po prostu na 100%. Wydaje nam się, że pierwszy raz w życiu jesteśmy z czegoś tak zadowoleni, jak z tej płyty. Przy pierwszej tego kompletnie nie było. I czuliśmy się trochę niepewnie, trochę byliśmy momentami. Mam, znaczy ja mówię tak, że my, ale no ja trochę jestem niezadowolony z tej pierwszej płyty no aczkolwiek. Mówiliśmy o tym wcześniej, ja też mam takie podobne uczucia. Więc... Tak. I, I ta druga płyta wydaje mi się, że też tekstowo, muzycznie będzie po prostu ciekawa. Trochę będzie yy, taka. Przeboja pod względem, że może radiowa trochę Więc będzie. To popowa płyta. Popowa płyta i, no, artysta z ASP ma taki refren po prostu. Tak. Pomyślałam sobie, że to jest pierwszy wasz taki refren piosenkowy mocno. Dokładnie. I w Niebieskich Ptakach myślę, że będzie dokładnie tak samo. I później jeszcze będzie tak samo. Ale też będziemy zaskakiwać na tej płycie. Trochę będzie też rapowych pewnie numerów i tak dalej. Więc, no ale jesteśmy zadowoleni bardzo. To co, w listopadzie się umawiamy na kolejne spotkanie, Oczywiście. już z płytą. bo Mam wiele pytań. Mówicie, druga płyta po debiucie jest taką uważaną za bardzo ważną tak, w tak. karierze. Jeszcze wam tego nie rzucam na głowę. To znaczy, no my na przykład uważamy, ja, 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 tak uważam, że to jest nasza pierwsza ja też płyta. też bardziej się czuję, jakby to Pierwsza płyta była takim rozkręceniem. Się to trochę. powinna być jakaś. Pre jakaś prepłyta, dokładnie. Teraz się czujemy jak debiutanci tak naprawdę. A to ciekawe jest. To jak posłuchamy płyty, to będę um, wypytywać o to wszystko. No, oczywiście, oczywiście. Dobrze. Listopad, czy już jest znana nazwa, tytułu albumu? Jest, jest ale, jest ale nie powiemy jeszcze Ci nic. Wiemy, ale nie znaczy powiemy Ci, ale jak poza anteną w ogóle. Miłe. Słuchajcie, słuchacze, mam znajomości. Tak. <grafy> Tutaj jakieś. Gramy w tym momencie artystę z ESP. Bracia Kacperczyk byli ze mną, Maciek, Paweł, dziękuję pięknie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. I widzimy się. Widzimy się w listopadzie. Ach, miałam zapytać jeszcze, że gracie w piątaczek Dzisiaj. a Tak, gramy tak dzisiaj koncert w Niuansie. Zapraszamy o 21.30, pół godzinki. Pół godzinki. Więc nie można się spóźnić. To nie, nie można się spóźnić, wszystko o czasie. To nie będzie taki prawdziwy koncert, a w zasadzie. No, będzie będzie krótki. Będzie to taki po prostu koncert. Pokażemy się tam, zobaczymy się, i potem zostajemy tam w oczywiście w niuansie. Więc można sobie z niej posiedzieć i się pobawić dobrze. Z tymi butelkami z zobaczyć, czy się da tak, tak grać. Jak... będziemy mogli próbować grać, nagrywać. <gry> jak ktoś ma jakieś rekordery, dyktafony, to zapraszamy. Może nagramy jakiś utwór. A Julia będzie? E, Julia niestety właśnie miała być, ale e, wydała płytę i pojechała do ciepłych krajów odpocząć. I właśnie, no, no niestety. No, ale Ta, pozdrawiamy i ją. E, I będziemy i po prostu ja zaśpiewam jej zwrotkę jakieś dam radę to zrobić. Wszystko się uda. Bracia Kacperczyk, jeszcze raz dziękuję pięknie. Dziękujemy. Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empic Music. Odsłuch w Radio Campus.